I na koniec faktów historia z Krakowa, którą można by potraktować z przymrużeniem oka, gdyby nie fakt, że policjanci byli śmiertelnie poważni i w liczbie 5 interweniowali w sprawie dziecięcych rysunków na chodniku. Zabezpieczyli ślady, zrekwirowali kredę jak narzędzie zbrodni, choć raczej o miejsce tej zbrodni poszło. Maciej Mazur. Poczekaj jeszcze tutaj. Poczekaj, nie uciekaj. Przez te rysunki kredą na chodniku zaraz będą kłopoty. Jest już policja. 5 funkcjonariuszy. Poważna interwencja. Jest podejrzenie, że doszło do wykroczenia. W dodatku to recydywa. Pierwsza interwencja była w czwartek. Zauważyli 2 osoby dorosłe z dziećmi, które rysowały coś na chodniku. Spisali, wezwali na komisariat. Ale to nie koniec. Po godzinie przyjechali również państwo technicy kryminalistyki, żeby zabezpieczać ślady, żeby zabezpieczać te rysunki. Profesjonaliści z doświadczeniem w badaniu śladów na niejednym miejscu zbrodni jak zwykle bardzo sprawnie i dokładnie wywiązali się ze swoich obowiązków. Zabezpieczone zostały te narzędzia, przedmioty, którymi te napisy zostały wykonane. Czyli zasadniczo pudełka z kredą. Być może pochyli się nad nimi laboratorium. Jak rozumiem, jest pewna presja polityczna, która jest wywierana na policjantów. Są te decyzje, które zapadają odgórnie. Miejsce nie jest przypadkowe. To krakowska siedziba Prawa i Sprawiedliwości. Spotykamy się tutaj, żeby wyrazić nasz sprzeciw wobec tego, co dzieje się na polsko-białoruskiej granicy. Mówimy tutaj o wykroczeniu z artykułu 63a, a więc nanoszenia wszelkiego rodzaju napisów, rysunków bez zgody zarządcy tego miejsca. Mamy do czynienia z jakąś mafią osób, które marzą kredo? Teraz już tak. Wiadomości szybko się rozchodzą. Dziś zebrała się cała kredowa grupa. Nawet pewnie policja jest po naszej stronie, tylko wiadomo, że pełnią swoją funkcję. Myślę, że wszyscy jesteśmy ludźmi. Interwencje policji są bardzo skuteczne. 3,5-letnia córka jednej właśnie ze spisywanych próbowała wyjaśnić panu policjantowi, że ale destio teraz wszystko zmyje, no ale pan policjant był nieprzyjemny. Zwykłych policjantów trzeba zrozumieć. Też mają dzieci. Maciej Mazur. Fakty.